Jeśli chcesz, aby Twoje życie było łatwiejsze i przyjemniejsze, najlepszym rozwiązaniem jest nie skupianie się na stresujących sytuacjach i nie przywiązywanie wagi do rzeczy, które Cię nie uszczęśliwiają. Obejrzyj ten film do końca i odkryj 15 rzeczy, z których musisz zrezygnować, aby wieść pełne i szczęśliwe życie. Potwierdzanie innych. Bądź szczera. Czy naprawdę obchodzi Cię, co myślą o Tobie inni? Jeśli nie jesteś zadowolona z podjętych decyzji, wiedz, że dokonałaś właściwego wyboru, bez względu na to, co mówią inni. Gniew i uraza. Gniew niszczy Cię od środka, więc naucz się tolerować irytujących ludzi. Najlepszym rozwiązaniem jest ich ignorowanie. Idealny obraz ciała. Przyznaj się, często podążasz za trendami w urodzie lub patrzysz w lustro i podziwiasz siebie. Czas nie zwracać uwagi na opinie krewnych i przyjaciół. Twoje ciało jest twoją małą częścią, która naprawdę do ciebie należy. Kto jeśli nie ty powinien decydować o tym, jak powinnaś wyglądać? Iluzja idealnego partnera. Każdy z nas ma w głowie zestaw cech, które powinien mieć idealny partner. Mam nadzieję, że nie wierzysz w takie bzdury. Jestem pewien, że wiesz, że idealni ludzie nie istnieją. To, co naprawdę się liczy, to wzajemność, akceptacja tego, kim jesteś. Idealne życie. Tak jak nie ma idealnego partnera, tak nie ma idealnego przeznaczenia. Twoje życie jest tym, co w nie wkładasz. Ile gramów uśmiechu, ile kropel łez, ile będzie radości i rozczarowań. Bogactwo jako cel sam w sobie. Jestem pewien, że przynajmniej raz w życiu poważnie myślałaś o zostaniu milionerką. Nie jest to zły cel, ale jego osiągnięcie wymaga wiele wysiłku. Jeśli naprawdę robisz to, co kochasz, przepełniona satysfakcją i pasją, bądź pewna, że pieniądze przyjdą. Nadzieja na szczęście. Nie czekaj na szczęście. Bądź wdzięczna za to, co już masz. Usprawiedliwienie. Staraj się więc nie czuć źle, gdy coś pójdzie nie tak. Odrzuć je i idź naprzód z podniesioną głową. Nie myśl o byłych. Zerwałaś i był ku temu powód. Wspominając swoją dawną miłość, nie myśl o osobie, a o lekcjach, których nauczyło cię życie. Nie rozpamiętuj uczuć do kogoś, kto nigdy z tobą nie będzie. To tylko zniszczy twój nowy związek i sprawi, że będziesz cierpieć. Upór. Trudno przyznać, że się w czymś mylisz. Tyle, że inni ludzie mają większą wiedzę lub umiejętność robienia czegoś dobrze, więc przestań się opierać. Po prostu zaakceptuj to jako fakt. Zastanów się, ile możesz doświadczyć i poczuć, jeśli spróbujesz zrozumieć i zaakceptować czyjąś opinię inną niż twoja. Zwlekanie. Przestań odkładać zadania na jutro. Żyj dzisiaj. Jeśli ciągle odkładasz jakiś biznes, zastanów się, czy w ogóle warto się nim zająć. Może tego nie potrzebujesz, a jeśli musisz, weź to już teraz. Ciągłe zwlekanie powoduje poczucie winy i stresu. Czy warto tak cierpieć? Bagaż wspomnień. Nie powinnaś ciągnąć za sobą bagażu wspomnień, zwłaszcza dotyczących przeszłych związków. Jeśli bardzo kogoś kochałaś lub myślałaś, że kochasz, to podświadomie porównasz go z nową osobą, której nie można za nic winić. Negatywne myśli. Myśli i słowa materializują się. Zmień więc swoje nastawienie do wszystkiego będzie dobrze. Dla osoby, która w to wierzy, nie ma rzeczy niemożliwych. Nieufność. Wiedz, że szczęśliwi ludzie zwykle mają poczucie własnej wartości. Ale nie myl tego z egoizmem. Nie masz powodu, by w siebie wątpić. Jeśli masz cechy, których nienawidzisz, istnieją dwa sposoby. Akceptujesz je lub je zmieniasz. Zależność od innych. Nie myśl ani przez chwilę, że twój sukces może być w czyichś rękach. Życie i to, jak żyjesz, zależy tylko od ciebie i tego, co robisz. Mam nadzieję, że te wskazówki były dla ciebie pomocne. Wykorzystaj je, aby żyć pełnią życia i być szczęśliwą.